Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Trochę późno, lepiej później niż wcale. Od razu was z góry przepraszam, no co chwilę was przepraszam, no ale tak wychodzi. Była znowu dłuższa przerwa, spowodowana spowodowaniem. Nie, mianowicie, no miałem roboty od pierona, więc i tak jestem zadowolony, że dużo mi się udało zrobić. Tyle. Tyle w temacie. Takie bardziej gospodarcze rzeczy. No cóż, w dzisiejszym odcinku coś, na co na pewno ście czekali, czyli Turbo Loncin, wersja turba numer 2, wersja uturbienia numer 2, można tak powiedzieć. Zaczynamy, pójdę teraz po kosztach trochę, no nie ukrywajmy. Nie chciałem inwestować, ale zainwestowałem tylko i wyłącznie ze względów, jakich? Ze względów takich, żeby to jakoś tam podziałało. No, a zarazem te części, które kupiłem, się nie zmarnują. A mianowicie nowy super zestaw cylindra i tłoka. Założymy nowy cylinder z tłokiem do Turbo Loncina. A dlaczego zdecydowałem się na to? Pewnie wiecie, że Loncin no, był w TDI. Niektórzy pisali, że była to wersja 3-takta, nie 2-takt, nie 2T, nie 4T, a 3T. Tak kopcił niemiłosiernie. No i tak, zdecydowałem się, że założę nowy cylinder. Zobaczymy jeszcze, jaki tam jest luz na korbie, ale ostatnio jak my składali, było 0 luzu. Więc mam nadzieję, że będzie ok. Wlecą do głowicy nowe uszczelniacze chyba, bo nie wiem, czy zakładałem nowe, czy stare, właśnie nie wiem. Chyba zakładałem, muszę zobaczyć na filmiku, ale prawdopodobnie do głowicy wlecą nowe uszczelniacze zaworowe. Bardzo dużo kompresji, to co tam turbo boostowało, próbowało przynajmniej dmuchnąć, wszystko wylatywało od mołu. Więc jeśli jakikolwiek mógłby być boost, to tak czy inaczej został on przepuszczony przez pierścienie i tak, no tam jest porysowany cylinder, przez pierścienie wszystko przepuszczało. Niby jakaś tam jeszcze kompresja jest, ale syczy jak. No, jakbyście się przysłuchali, strasznie syczy odmą. Więc no jest taki problem, a nie inny. Wersja smarowania raczej zostanie taka sama. Czyli będziemy smarować dalej turbo w ten sposób, z dyszą ograniczającą przepływ, lecz nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak zrobię powrót oleju, bo na pewno nie będzie to wyglądało chyba raczej tak, jak jest teraz, bo postaram się te turbo, kurde, no nie mam za bardzo jak tego zrobić, te turbo będzie musiało wystawać trochę bardziej w tą stronę, bardziej tutaj do mnie. No nie ma innej opcji. Tylko że znowu jest, teraz będzie problem taki, że z hamulcem, znaczy ze sprzęgłem będzie problem. Kurde, muszę się zdecydować, jak to zrobić. Ewentualnie chamsko wywalę turbinę całkowicie tutaj na zewnątrz, w tą stronę, no i będzie musiało to tak być. Ale to jeszcze zobaczę. Jak mi się to uda spasować? Tyle. No bo pasuje, że mi się tu jeszcze filtr jakiś powietrza zmieścił. O to mi głównie chodzi. Spust oleju raczej nie będzie w ten sposób. Ci znawcy, co mnie tak strasznie krytykują, a nic nie podpowiedzą, wiedzą, kurde, dopowiedzą, co pozmieniać, co ten, tylko od razu nie da się. Mam do nich pytanie, czy jak podłączę się tutaj pod spust oleju taką rureczką, coś takiego jak tu, czy będzie to coś z tego, czy nie będzie, czy będzie mi wywalać olej przez uszczelnienie na turbinie, czy nie będzie mi wywalać przez uszczelnienie na turbinie olej. Wiem, że fachowo, prawidłowo powinno być powyżej poziomu oleju, powinien być spust. To ja to wiem. Tylko chciałbym to trochę połatwiźnie pójść. Nie chcę mi się wiercić dziur. Pod tym względem tylko. Że nie chce mi się za bardzo tutaj dziur wiercić. Będzie w ogóle to działać, czy nie będzie? Bo jak nie będzie działać, po prostu będzie gdzieś tam mi, kurde, wywalać uszczelniaczami, to już od razu przejdziemy do wiercenia, wywiercę tu już tą dziurę
i wpierdzielimy gdzieś w boczek, albo pójdzie do głowicy przez gdzieś przez dekielek albo przez coś powrót oleju. Odmę podłączymy prawdopodobnie do turba, znaczy przed turbo, żeby zasysało mi całe te ciśnienie, co się będzie robić w silniku, żeby zasysało to wszystko przez turbinę. Mam nadzieję, że tam oleju nie zacznie wysysać. Ale to jeszcze zobaczymy. Ewentualnie zrobię jakiś zbiornik, taki pojemniczek, który będzie to wyłapywał. Taki jakby rozprężnik, żeby po prostu mi oleju nie wciągało do... Jeszcze to zobaczymy, będziemy to budować. Dobra, bo wyszedłem troszeczkę z kontekstu i zaraz będzie, że więcej znowu gadania niż robienia. Paczuszkę mamy. Zamówiłem od jednego tam osobnika z grupy na Facebooku gaźnik. No niestety chciałem VN24, ale trafiła się okazja, można tak powiedzieć, no to kupiłem gaźnik VN26. No nie będę wam zadawał pytania takiego, bo zaraz będziecie pewnie i tak większość zgadnie, co to jest za gaźnik. I do tego parę różnych krójców. No są niektóre uszkodzone, nie ukrywajmy, ale coś tutaj wybierzemy. Ten taki jest obiecujący, bo on jest z ustaleniem kąta i tu jest większa średnica, a tu jest mniejsza troszkę, bo nie chcę rozwiercać kanałów w głowicy. I tu jest jeszcze taki, jak miałem w RCU króciutko. Nie wiem, czemu ktoś to przeciął na pół. Po prostu przeciął i zespawał. Właśnie tego nie mogę za bardzo pojąć, o co to chodziło. Nie wiem. Tak wam szczerze powiem, że nie wiem, o co to chodzi. No i adapter, no ale no niestety on jest tu pęknięty i owalony izolacją. No tutaj widać, kurde, może wam się uda pokazać to. A jest tam, widzicie? Jest paru, w trzech miejscach jest walnięty. Po prostu takie pęknięcie i tu patrzyłem, jak odwijałem tą izolację, teraz nie chcę się grzebać, a tu odwijałem, no tutaj jest takie delikatne, popękane. Nie, że jest rozwalone, tylko jest popękane i może lewe powietrze przechodzić. Więc kurde, ale tam osoba, o której kupiłem ten gaźnik, to mówiła, że podeśle mi drugi adapter. Taki trochę skracany jakiś tam, ale będzie szczelniejszy. Więc będziemy tam to zakładać. Kupiłem tak samo, no to już miałem dawno kupione, bo to do kładów 110, ale do lącina też będzie pasować. Tyle. Myślałem głowicę przerabiać jeszcze, możecie dać mi znać. Chciałem wsadzać głowicę o 125, żeby odprężyć silnik, ale na razie zobaczymy, czy to będzie chodzić, bo to też będzie wersja testowa, jak coś. Ta wersja numer 2 będzie tak samo testowa. Zobaczymy, czy to będzie działać, a będzie działać, to już to tam dopracujemy do perfekcji wtedy. Czyli wsadzimy głowicę o 125 na większych zaworach i wszystko się tam zestroi fajnie. Jak będzie oczywiście coś tam busta. Turbo niestety będzie też do przerobienia. Ale to wszystko w swoim czasie. Więc bierzemy się do roboty! No to pierwszy etap za nami. Można powiedzieć wstępnie lącin rozebrany. Wygląda to tak. Mianowicie turbinka jest demontowana. Było tak tutaj upakowane tego wszystkiego. No to teraz już jest strasznie goło. Goło i wesoło tutaj. Turbinka jest na dole. Sprawdzałem przed chwilą. Delikatny luz góra-dół musi być. Ale osiowy zero. Więc turbinka jeszcze będzie służyć, mam na taką nadzieję przynajmniej. Zobaczcie sobie, to ten wirniczek to jest taki maluteńki. Tutaj wirniczek jest też maluteńki. Kanał, patrzcie jakie to wszystko malutkie jest. Jaki tu jest kanał. Jaki tu jest kanał. To jest wszystko malutkie. Piszecie mi ludzie, kurde, żeby kupić turbinę tamtą za 800 coś złotych z AliExpress. Bo ta jest za duża, tamta będzie, na tamtej będzie chodzić, na tej nie będzie chodzić.
A zobaczcie sobie, jakie to są małe średnice. To jest praktycznie jeden pieron, czy tutaj, czy tamta turbina z AliExpress. No nie chcę mi się tu mierzyć, bo tam jest mierzę w środku. Bo tu jest większa średnica, tam się zwęża delikatnie. O 3 mm, 2 mm jest węższa jeszcze tutaj przy samym wirniku. Więc ja was nie rozumiem. Czemu mam kupić tamto, na tamtej turbinie, a praktycznie jeden pieron są wymiary? Tylko ten cycek chyba nie jest połączony tutaj. Nie, nie jest połączony. A, nie jest połączony, więc ten cycek jest po prostu jak turbo zasysa. Zasysa turbo i to idzie dopiero tu, widzicie? To idzie zyk, 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 zyk. I to idzie tutaj do tego wlotu. To jest praktycznie prawie, że na samym wsięgiem praktycznie, gdzie zasysa. Prawie, że na początku jak zasysa turbina. Więc mi się wydaje, że największy boost będzie tutaj na wylocie. Tu będzie największy boost. Tu oczywiście też coś pokażę, ale największy mi się wydaje, że będzie w tym miejscu. Mogę się mylić. Ewentualnie poprawcie mnie w komentarzu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tu będzie największy boost. I dlatego też te mierzenie moje też tak nie pokazywało zbytnio dokładnie tego wszystkiego. Aha, pisaliście, żebym plakietkę wam zrobił. No to jak mamy teraz na wierzchu, no to postaram się wam to jakoś tutaj pokazać. Zobaczyć sobie tą plakietkę możecie. Mam nadzieję, że to wam wystarczy. Turbinkę jeszcze rozbierzemy, bo będę musiał. Bo mówiliście mi tak samo, kurde, muszę to od razu pokazać, żeby sobie obrócić jak będę chciał, więc tą stronę zimną mogę sobie obrócić jak będę chciał, ale stronę ciepłą nie mogę obrócić. No niestety nie jestem w stanie ciepłej strony obrócić, bo tu jest śruba, potem długo nie ma śruby, tu jest śruba i tu jest śruba, tak jakby 3, 4 i tu jest jeszcze trzecia. Więc jest strasznie, tak nie jest niesymetrycznie i da rady zamontować korpus z tym środkiem tylko w jednym położeniu. Tylko w jednym położeniu można sobie to zamontować. Nie mogę sobie tego obracać jak będę chciał. Więc no jest taki problem. Ja to prawdopodobnie zamontuję na dwie śruby tylko, ale no będę musiał tak zrobić, no nie ukrywam, no. Raczej tego nie rozpierdzieli chyba. Tak mam nadzieję. I spróbuję to jakoś przekręcić sobie, żeby było lepiej. Bo jak nie przekręcę tego, no to będzie tutaj problem to zrobić. Nie wiem, postaram się jakoś to zrobić, tutaj dopasować tą turbinkę inaczej. Tak, żeby chodzi mi głównie o to całe przekręcanie, żeby to było bardziej na dole. To jeszcze wam nie pokazałem. Załatwiłem sobie blachy trochę. No i z tej blachy zrobimy rozprężnik. Przynajmniej jest taka. No. Przynajmniej taką mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. Ale jak to będzie wyglądać, to wam już to pokażę, jak będzie gaźnik i turbina mniej więcej usadowiona. Tak jak ma być. To wtedy pokażę wam, jak ten rozprężnik będzie wyglądał. Bo, no niestety nie mogę puścić. Dobra, nie gadam wam teraz, bo tak wam nagadam, że nie będziecie nic wiedzieć. Puszczamy oliwę. Trochę gęsty ten olej. Nie marnuję czasu, niech se tutaj płynie. Rzeka płynie. A ja targam głowicę. Tej oliwy trochę szkoda, wlałoby do jakiego kłada. A wlejemy do czegoś, bo to szkoda trochę tego oleju. Dziwne. Kurwa, cała szpilka do mnie idzie. No tak powiem wam, jakby trochę tu oleju tam dostawało się. Tak to wygląda mokro. Się przykleiło. A nie dawałem żadnego silikonu.
No i po wstępnych ocenach powiem wam, że jestem niemile zaskoczony. Bardzo zaskoczony jestem, bo pięknie to wszystko wygląda. Patrzcie na tłoka, jak wygląda. Po prostu jest tylko zabarwiony na wierzchu. Zero nagaru, jak na takie spalanie oleju. Bo właśnie zauważyłem, nie wiem czemu, ale ten Loncin o wiele lepiej wszystko dopala. Nie wiem, czy to przez ten mój portnik, czy coś, bo po prostu nawet ten potrafił, jak dwusów potrafi on ten olej spalać. Tak jest wszystko dobrze wymieszane, że spala olej. No. No i to tylko jest od zabarwienia. Zero nagaru. Nagar się pokazywał tu, gdzie były pierścienie. O, widzicie ten przedmuch, co tutaj był? Tu były pierścienie, no i przedmuch był konkretny i tu się jakiś nagar pokazał. Ale po drugiej stronie jest czyściutki, czyściutki, calutki tłok. To u góry to zero jest nagaru, to jest po prostu jest tylko takie przebarwienie. Tutaj nawet od góry, tutaj nie ma nagaru. To jest tylko takie przebarwienie. Powiem wam, że bo jeździłem chwilę dość sporo, nawet nie chwilę, tylko dość sporo jeździłem na tym Loncinie. Tym Loncinem jeździłem na normalnie na tym. Na normalnym gaźniku dość chwilę nawet pojeździłem wam poza odcinkami, trochę tak, żeby dojechać w pole albo coś. No to jeździłem tym Loncinem i powiem wam, że na tyle jazdy, zero nagaru. Pełen szacun, tak wam powiem, pełen szacun. Głowica wcale gorzej nie wygląda. Patrzcie na głowicę. Widzicie? Zawór wydechowy to już standard. Ale tak samo, resztę to wszystko to jest zabarwione. Aż się dziwię. No, nie dziwię się, że na zaworze wydechowym będzie nagar. Chociaż jest to strasznie mała ilość, ale jest tego nagaru. W kanale wydechowym to jest tylko zabarwione wszystko. Tak wam powiem. To jest tylko zabarwione. Nie widzę tutaj nic nagaru. Nie no, powiem wam, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Patrzcie teraz na pierścienie. Tutaj była pięta Achillesa. Mogłem zamówić nowe pierścienie i same pierścienie chociaż wymienić, bo nie sprawdzałem tego wcześniej. No niestety mój błąd. Bo jakbym sprawdził, to bym zamówił pierścienie albo założył z tego drugiego seciku. I może by to dłużej pochodziło i lepiej. Mogłoby nawet pochodzić o wiele lepiej. Ale trudno, no. Mój błąd. Przyznaję się, że popełniłem tutaj błąd. No, przerwa jest takie 2,5-3 mm, więc no. Pod turbo idealnie, no ale co z tego, jak wiemy, gdzie nam kompresja uciekała, wiemy, gdzie się dostawał olej dość sporawo. Cylinder pełno takich drobnych rysek od góry i od dołu, tak jak on pracował. Czyli jak pracował, no to od góry i od dołu jest pełno takich mniejszych rysek. Nie mówmy, że nie. No i czasami nierówno pracował przez te turbo albo coś, te odpalania dużo, kopania, no to przerysowało go tu trochę, nie? Więc do tego zbytnio się nie odniosę. Więc raczej uszczelniacze zaworowe zostaną w głowicy. Takie jak są. Kanał wsący, no jest tam trochę oleju w środku. Ale ten porting naprawdę chyba robi robotę, tak wam powiem. Jeszcze to potestuję. Może kiedy dorwę głowicę do 140 albo drugi silnik, no to pobawimy się z tym portingiem 140. Czy da to w ogóle coś, ale zrobię trochę więcej, bo zrobię tak samo kruciec prawdopodobnie. Zrobię tu i jeszcze zrobię kruciec. Tu macie jeszcze taką ciekawostkę, od razu wam pokażę, bo zaraz pewnie zobaczycie. Taką osłonę na filtr dorwałem. Ale to będę testował. To będę testował i wam zdam relację. Kupiłem sobie oczywiście za dużą. Kupiłem sobie za dużą. Bałem się, że będzie za mała, a kupiłem za dużą. Więc to też wam przetestuję i dam wam znać, czy to w ogóle warta coś. Coś to warta. No co, no, przystępujemy do montażu nowego seciku.
i kończymy ten odcinek. Ojej. Ojej. Coś mi tu chyba zachyciła. Delikatnie. To się dotrze. No delikatnie mi coś zachęciła, bo to już leży tutaj dość sporawo. Dobra, ja to jeszcze zobaczę. Przeszlifuję delikatnie honownicą, żeby zeszła ta rdza i zakładamy. Kurde, nie chcesz wejść? Dobra, potem się poprawi, wejdzie. No dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Więcej dzisiaj już nie zrobimy. Muszę też coś dzisiaj zjeść. Przyszłam po robocie i od razu do Loncina. Ale mamy już jakiś progres. Głowica, cylinder poskładane. W głowicy nie wymieniałem uszczelniaczy, bo wymieniałem jak ją robiłem. Bo sprawdzałem, no to są nowe uszczelniacze założone. A przepuszczało olej tylko przez te pierścienie prawdopodobnie. No i jak coś będzie nie tak z tymi zaworami, bo tam podciąłem prowadnicę, skróciłem, więc nawet nowe uszczelniacze nie pomogą, więc nawet szkoda zakładać nowych uszczelniaczy, bawić się w rozbieranie, jak tam na tych zaworach taki delikatnie luz był. Sprawy na chwilę obecną się mają tak, czyli jak rozebraliśmy, tak złożyliśmy, więc i tak dużo zrobiłem w dzisiejszym odcinku, tak, no, taką przynajmniej mam nadzieję. No kompresja już jakaś będzie prawdopodobnie, jeszcze tylko zostanie mi odkręcić tą płytę pod spodem, spuścić napinacz od rozrządu, założyć łańcuszek. W następnym odcinku się zajmę prawdopodobnie już turbem, czyli mianowicie spróbuję je przekręcić. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie na tym odcinku, czy nie. Postaram się to jak najszybciej złożyć, bo muszę jeszcze gangusa zrobić, a święta, ale to zobaczycie niebawem. Osoby na grupie pewnie będą wiedzieć, o co chodzi, co są u mnie na grupie na Facebooku Pitbike MRF i inne społeczność, do której zachęcam dołączenia. Link na dole w opisie pod filmem. Więc z gangusa będę szykował na święta. Z tego też będzie odcinek. No i tyle. Pewnie sporo z tego odcinka obetnę, żeby nie było tak nudno, bo i tak będzie nudno, bo ciekawego, a jak chcę, to już założę nowy cylinder, żeby na pewno była pełna kompresja. Jeśli wam się podobało, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Jeśli jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!